Witamy Państwa serdecznie. Jak powszechnie wiadomo, dzisiaj nauczyciele, dziesiątki tysięcy nauczycieli w tysiącach szkół protestują w trosce o lepszą szkołę, w trosce o polskiego ucznia, no i o miejsca pracy. Ze strony partii sprawującej władzę nauczycieli dzisiaj spotkała dosyć surowa ocena tego protestu. Bo z jednej strony na miękko pani premier Szydło mówi o zorganizowanej akcji politycznej, nie akceptując tego protestu, no ale już bardzo konkretnie jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości, Stanisław Pięta, mówi o lumpel czerwonej, lumpen inteligencji, którą trzeba wyrzucić na pysk. To są słowa zatrważające, to są słowa, które muszą wszystkich niepokoić. Ze strony partii sprawującej władzę nauczycieli spotkała bardzo sroga ocena. To jest partia, która nie akceptuje żadnego zachowania innego od tego, które jest preferowane przez program PiS-u albo przez wymysły polityków PiS-u. Miało być inaczej. Jak Państwo pamiętają, PiS obiecywał, że będzie rządził słuchając Polaków, a PiS rządzi nieustannie obrażając Polaków. I to jest niestety smutna konstatacja rządów PiS-u. Marcin Kierwiński. Szanowni Państwo, te słowa nie mogą przejść bez reakcji, dlatego zdecydowaliśmy się, iż skierujemy tę sprawę do Komisji Etyki. Komisja Etyki musi zająć się tego typu haniebnymi wypowiedziami, bo musi być przywrócona jakaś elementarna odpowiedzialność polityków, posłów, głównie posłów partii rządzących za własne słowa. Nie może być tak, że każdy poseł Prawa i Sprawiedliwości może każdego obrazić bezkarnie. To jest kolejny wniosek do Komisji Etyki. Jak Państwo wiecie, składaliśmy także wnioski do prokuratury, ponieważ głęboko wierzymy, że rolą polityka jest odpowiadać za własne słowa. A w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach nawet, mamy do czynienia z takim festiwalem buty i arogancji. Bo przecież wczoraj, przedwczoraj, pan minister Błaszczak określił referendum w Legionowie jako działanie antyrządowe. Bo to jest kolejny raz retoryka, w której możemy dowiedzieć się, że działanie, w którym ludzie wypowiadają się na temat złych, szkodliwych pomysłów Prawa i Sprawiedliwości, to są działania zmierzające do destabilizacji jedynej słusznej władzy Komitetu Centralnego Prawa i Sprawiedliwości. Może zaraz dowiemy się, że to był tak naprawdę pucz legionowski albo inne tego typu określenia. No, ta władza kompletnie oderwała się od rzeczywistości. Ta władza obraża kolejne grupy społeczne. Ta władza obraża obywateli. Słynne przecież słowa innych posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczących mieszkańców Legionowa. Tu już naprawdę nie ma nikogo, kto byłby poza tym, kto nie byłby obiektem zainteresowania tego festiwalu obelg Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że każdy, kto myśli inaczej, każdy, kto nie popiera ślepo Jarosława Kaczyńskiego albo jego posłów, no, może być potraktowany, mówiąc kolokwialnie, z buta. Należy go obrazić, wyszydzić. Nie ma prawa, nikt nie ma prawa do innego zdania, nikt nie ma prawa do innej oceny. Jedyną słuszną wykładnię może przygotować tylko Komitet Centralny z Nowogrodzkiej. No, na to nie może być zgody, będziemy na to reagowali. Każde tego typu haniebne wypowiedzi będziemy zgłaszali do Komisji Etyki, a jeżeli kwalifikacja prawna będzie pozwalała na to, aby kierować te sprawy dalej, będziemy także to robić. Bo raz jeszcze podkreślimy, nie ma zgody na to, aby politycy partii rządzącej w sposób butny i arogancy obrażali zwykłych ludzi. Nie ma zgody, aby nie brali żadnej odpowiedzialności za własne słowa.